dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, takich ludzi nie spotyka się na ulicy. Bo to są wyjątkowe osoby, a tak naprawdę to gościmy w szkole pierwszego ułana III Rzeczpospolitej. Człowieka o tak niewyobrażalnej historii i życiorysie, wy naprawdę będziecie szeroko otwierać oczy i uszy podczas tego spotkania. Jest nam niezmiernie miło, że Pan na tłoku swoich zajęć nie jest na emeryturze, broń Boże. Jego czas liczy się od minutki do minutki, kalendarz wypełniony po brzegi, od rana do wieczora i nie patrzy, czy ma poczekać dwa okienka, czy trzy na kolejne. Przyjechał z Krakowa do nas, a już dzisiaj wyjeżdża na szkolenie wieczorem do Kielc i tak cały czas. Pan Włodzimierz Łomak-Grodecki. Witamy Pana bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo aktywny działacz krakowskiego klubu jeździeckiego. Aktor. Grał w wielu filmach, m.in. w filmie Uwal i Granada. I w filmach, i w teatrze. I ma wiele, wiele innych pasji. Jedno z jego nieprawdopodobnych pomysłów, które zostały zrealizowane, to rajd na Monte Cassino, rajd wolny śladami drugiego korpusu polskiego. Także moi kochani, wyjątkowa osoba stoi przed Wami i życzę Wam, żeby to spotkanie gdzieś tam zapadło na zawsze w Waszych głowach, w Waszych sercach i żebyście po wielu, wielu latach mogli opowiadać innym, że kogoś takiego mogliście spotkać i posłuchać, i dotknąć. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i przekazuję głos. Zapraszam. Dziękuję bardzo, panie dyrektor. Dziękuję za tak piękne przyjęcie, takie piękne. Słuchajcie, ja się z Wami już znam, bo spotkaliśmy się 200 km stąd, albo 300 pewnie, na uczestnościach Sokoła Studenckiego. I Wasza grupa była najpiękniej reprezentowana. A Wasz oddział reprezentacyjny z dziewczynami na czele również po prostu pobił wszystkie rekordy rekordów i Warszawa, no niech sobie tak myśli, że też mają, ale to nie to. Naprawdę, z taką werwą, jak tą bronią obracanie. No cała, no tak pięknie. Kto prowadził z chłopaków? Jest? Ty, a to ty prowadziłeś, właśnie. A dziewczyny to byłeś ty? Nie? To wy, aha, bo wy z mundurów jesteście. No właśnie. Także to było takie piękne spotkanie i zaraziło mnie. Tu się z Panem znamy od lat, więc sokolnictwo polskie jest wielkie, wspaniałe, bo to stulecie już. Za chwilę będziemy znów jechali na stulecie do Raci Boża. Także reprezentacja Wasza będzie z sztandarem, wiem. No i to tam się dzieje, że przyjaźnie to są, po prostu nie szuka się przyjaciół, jest się przyjacielem. Ja tak to czuję, że tutaj do Was przyjechałem jak do siebie. Jest wspaniale. I ja spróbuję Wam opowiedzieć o paru fajnych rzeczach, które się wydarzyły. Bo każdy z nas pragnie. Pragnienie, dorastamy, myślimy, wybiegamy na przyszłość. I ja też, jako młody chłopak, w trudnych warunkach widzieliśmy. Nie takie szkoły były. Ja chodziłem 4 km od Chełma, takiego maleńkiego miasteczka, również w Ekresach, i do szkoły rolniczej.
i rano przybiegałem tam o 6 rano, siadałem na konia, bo stały konie, opiery i objeżdżałem i dopiero na 7.30 szedłem w szkołę. I tak było tak przez lata. W tej szkole mnie tam wyrzucili, ale to nic. Tam już tu mnie wyrzucili. Ale w końcu skończyłem i studia też. Ale to tak przygodowo, jak w jednej ze szkół, wracając z Berlina, spotkałem się dyrektor przedstawił mi, bo to jest absolutem naszej szkoły. No ale dyrektor międzyczasie wyszedł, że słuchajcie, jestem wyrzucili w trzeciej klasie. Aplauz i wszystko. No, to fajny facet nasz. No, to tak się zdarza. Wrócimy bardzo, bardzo dawno, bo 65 rok, to mój rok. Pierwsza propozycja w Teatrze Ziemi Chełmskiej grałem od 70 roku, od 60 roku, ale do filmu zaproszono mnie w Lasach Sobiborskich. Ja, chłopak, który tylko się zaczynały wakacje, brałem namiot na dzikie jeziora. Tam tylko nie było, w Puszczy Nadmurzańskiej koło Sobiboru. I tam, który przyjeżdżał właśnie w 1969 roku, a na moim miejscu telewizja, samochody, wielkie lunety, ktoś tam patrzy, ornitolog. Więc ja przychodzę i tak mówię, przepraszam, czy długo tutaj państwo będziecie? A mi na jakieś 3 tygodnie, aż wylegną się, a może no to już po wakacjach. No ale za chwilę, to czy to pan Woła? Bo mnie Woła nazwane. Ja mówię tak. A ten nadleśniczy mówił właśnie, że jak pan tutaj przyjedzie, to pan będzie naszym przewodnikiem. No i się zaczęła przygoda. To był serial Trump, przyrodniczy film o miejscach pięknych, których ludzie nie widzą. Jakieś dzikie jeziora, jakieś ptactwo, jakieś zwierzęta. No i tam przez te 3 tygodnie byliśmy i ja zagrałem tam Trumpa, takiego chłopaka, który chodzi, podgląda zwierzęta, gdzieś tam dziki z małymi łosie, nie bałem się, 14 łosi było tam. No i przy ognisku rozmawiamy i każdy mówi, co by chciał zrobić. Jakieś marzenia. No to pani reżyser Joanna Wielbicka mówi, ja taką piękną, wielką klatwę z prawdziwych beli bym zrobiła i chciałbym popłynąć nią do morza Wisły. No fajnie. No i tam ktoś jeszcze coś. Ja mówię, a ja mówię, konno chcę objechać Polskę dookoła. Jak się to spodobało? No to cała ekipa. No to mam 5 z telewizji facetów, no to teraz będzie dopiero to. Ja się pokażę, jak ja przyjadę tutaj do państwa, jak wjedziemy tutaj na rynek, no to wszyscy będą widzieli w domu. No ale minęło, i było mówić, że to będzie w 70 roku. No ale do 70 roku jeszcze kręciliśmy jeden film w Chełmie, podziemia. No i później się okazało, że ten nie ma konia, ten się ożenił, i zostałem sam. A wszyscy wiedzieli, że jadę dookoła Polski na koniu. No to teraz zostałem sam, musiałem się samotnie rajdykować. Ale żeby wyjechać samotnie, no to trzeba było pomyśleć o czym. Ja się wojskowością próbowałem, się tam zajmowałem. Ojciec umarł 1939 roku, potem 1927 wojska dywizja, potem samodzielna brygada kawalerii, która była w 1944 i 1945 roku szła razem z Ludowym Wojskiem Polskim. Rozformowaniu, właściwie rozbrojeniu przez wojska radzieckie 27. Wołyńskiej Dywizji, a tam byli Kersowianie i z Wołyńskiej Brygady, między innymi ojciec. No i poszli na to. Ale ojciec nie żył, więc ja nic w encyklopedii, ani jednego słowa o samodzielnej brygadzie kawalerii. No szukałem materiału, szukałem przez te 5 lat, ale doszedłem do, wziąłem sobie ojca odznaczenia i na mapie zrobiłem sobie ślak bojowy i później wpadłem mi w ręce wspaniałe wydanie w Koniu Polskim,
ostatniego dowódcy generała ksawerowego Florianowicza, cały ślad bojowy odbył dowódcą tej jednostki. No i potwierdziła się moja diagnoza, że tędy. No i wyruszyłem w 70 roku na pięknej klaczy Dzidzia. Nazywała się Dzidzia. I dostałem ją od dziewczyny, właśnie w waszym wieku. Ala Krębowska, leśniczego córka, jeździła ze mną, pokazywaliśmy się na pokazach, robiliśmy różne pokazy konne, ona na stojąco jeździła, ja z kapitanem, ja zyskiwałem pod koniem, te różne takie rzeczy, myślę, że to się pokaże za chwilę. No i po pokazie Ala mówi: proszę pana, ja bym chciał, żeby pan pojechał na moje dzieci. No tak, ja wiem, jak to, przecież ja będę 2-3 miesiące, a ty będziesz wakacje bez konia? Ale no, ja bym chciała, żeby Dzidzia była słynna. O, pomyślałem sobie, jak Dzidzia będzie słynna, to może ja będę słynna. No, to będzie. I rzeczywiście Dzidzia. I tak z Chełma przez Lublin, Warszawę, Bydgoszcz, Wał Pomorski. Na Wale Pomorskim Brygada Kawalerii zdobyła 1 marca 1945 roku lotnisko. I to pozwoliło, tego lotniska nie mogli zdobyć ani Rosjanie, ani Polacy, ani pancernymi wojskami, bo były znakomicie wstrzelani i tego to było niemożliwe. Więc kawaleria między oszaleni, nie siedmiu zrolowało z konia, także nie było nawet zabitych. No i okazało się, że zdobyto bardzo ważne Boruńsko, o Boruńsko, miejscowość. I za chwilę na Wale Pomorskim jeszcze następne wydarzenie, dochodzą do Bałtyku, samodzielna brygada kawalerii i jest rozkaz zaślubin z morzem i w Mrzeżynie, bo wiemy, że były zaślubiny z morzem w Kołobrzegu, tego się uczymy na Mierzmika. Natomiast 17 marca, wrzucając pierścienie w falę Bałtyku, ślubowali wieczystą wierność polskiemu morzu żołnierze pierwszej samodzielnej brygady kawalerii. 17, a 18 marca zdobyto Kołobrzeg. Ale w Kołobrzegu wystawiono wielki pomnik, bez zaszczepienia zrobiono oczywiście, z wielką bombą, z większą niż kawaleria, a w Mrzeżynie, tam gdzie Rega wpada do Bałtyku, czyli 25 km linią brzegową od Kołobrzegu w kierunku Szczecina, tam właśnie zaszczepiono morze. No i też tam dojechałem konno, spotkałem Ułana Antochowa, który siadł na konia i przez 3 dni ze mną jechał na Wale Pomorskim, wszystko mi pokazywał i historię z grzbietu konia. Jak się rozstawaliśmy, to się spłakaliśmy na czarno, bo po prostu taka przyjaźń wielka była. No i dalej do Szczecina. W Szczecinie w Pałac Książąt Pomorskich wjeżdżam do pałacu, tam jest Wojewódzki Dom Kultury. No i tam spotkałem się przyjaciół, bo ja dużo pracowałem, więc łatwy ten kontakt. No i za chwilę pytają się, czy ja widziałem, w międzyczasie za Warszawą. Sensacja, no bo Warszawa, jak przyjechałem Warszawę, to gazety, galopem po Marszałkowskim. No i gdzieś tam za Błoniami, Sochaczewem, jestem na jakiejś wsi, przyjeżdżam, pod sklepem stoją faceci. Ja mówię: panie, a pana to poszukuje kronika filmowa. Kronika filmowa. Kiedyś za moich czasów ta kronika filmowa była przed każdym filmem. Tak jak teraz TeleExpress, czekało się na to, bo były ciekawe wiadomości. Myślę, żartują sobie. No i pojechałem. Rzeczywiście jedzie samochód. Polska kronika filmowa. Przepraszam, czy to pan jedzie do Berlina? Ja. Chcieliśmy zrobić zdjęcia. No i przez 30 km na takiej trasie robiono zdjęcia. Wchodziłem do wody, przez wodę, tam już wspomnę, bo zarane tereny były. Rano niby wstaje z siana, z góry schodzę, bo przepływa się z siana, konia karmię, gdzie są konia poje. No i mówią, w międzyczasie
filmowcy, o to może pan też się napi. No i pani, która tam była w tym gospodarstwie, mówi, czy proszę pan napije mleka czy śniadanie? Ja mówię, no śniadanie, bo lepiej wygląda w telewizji. Tak, ale myślałem o sobie, nie? Bo zawsze byłem głodny, to jest, jak to teraz się jest, no to się odpomniał chyba, a o siebie mniej. No i oczywiście taki mały przyczynek. No i dalej przez i wcześniej chłopak mówił, słuchaj, wziąłeś kronikę? Ja mówię, nie. No to jedziemy. Wsiedliśmy w dyskę, pojechaliśmy do kina. Kino, najstarsze w Polsce kino w Szczecinie, Pinokio. Nie Pinokio. Na terapii było po wojnie w Polsce. Taka nazwa, taka sama. Piotr. No i wykopimy. No to wchodzimy, ale już się zaczęła kronika, więc wpadliśmy bez biletu. Oczywiście siedzieliśmy tak sobie, no siedzimy, a tam panie przyszły, druga trzecia. I mówi, to ty ci tam dodałem, przyszedł do tego. No ale i nagle na całym ekranie ja jadę wolno po Warszawie, po tych lasach, po tych krzakach. Efekt niesamowity. Ja zatkało mnie. No i za chwilę światło zabłysło, robi się światło i tak i cała sala. Bum! No i te panie, no proszę złostać, proszę. Nie, przepraszam, bo na pewno nie wiecie. Najpóźniej przez Odrę, nad Odrą z wojskami pogranicza i spotkania codziennie tam inwinozowałem. No i w Niemczech przyjęto mnie niezwykle serdecznie. Ja robiłem te rajdy do Berlina co 5 lat. Więc tak narastało to wspaniale. Także byłem tam fantastycznie przyjmowany. I w powrotnej drodze jest do Sandown, tam gdzie polski żołnierz, tam gdzie jest pomnik i tam gdzie Elba nad Łabą, gdzie najdalej doszli polscy żołnierze. Bo już nie była 10. armia amerykańska już. No i stamtąd wracając, cały euforii w Polsce wjeżdżam do Łodzi. W Łodzi miałem sympatię wtedy. I dzwonię. Mówię, Zosiu, słuchaj, ja tutaj jest, przyjechałem. Tak, no to przyjedź do mnie. Ja mówię, tak, tylko ci cię odprowadzę do klubu i przyjadę. Do jeździeckiego oczywiście, myślałem. Nie? Mówię, to z dziecią przyjedzie. Ja dzidzia do koni. O rady, nie przyjeżdżaj. Moja babcia jak ciebie widzi, to już umiera. Jak zobaczy ciebie razem z koniem, to będzie koniec. No i to tak idę. No ale wieczorem, że mówię w Zosiu. I Zosiu mówi, aha, no to będę tam gdzieś. Bo Michał, Mustafa Derfał. Ale ja pracę magisterską, myślałem, że to jakieś tam są konsultacje. Wchodzę w całym centrum na górę, bardzo wysoko, z tyłu. I rzeczywiście Mustafa Derfał. No to pukam. Otwierają się drzwi. Marokańczyk. Nic nie dobry wołał. A, Zosiu! Zosia przybiega. A, chodź. No i na podłodze, na poduchach siedzi ciemno, ciemnawo. Dymek tak się unosi. Na tym i okazuje się, że takie spotkanie i Zosia, a to są aktorzy, nie aktorzy, tylko reżyserzy ze szkoły filmowej od nas w Łodzi i robią film. Będą robili film programowy, taki dyplom. No i, ale opowiedziała Zosia im, o mnie, jak ja ją z telefonem. A Mustafa mówi, słuchaj, chowa. Zagrasz mi film, Zosiu, zmieniamy, zrobimy z taką zmową. No i rzeczywiście zagrałem, w grudniu przyjechałem jeszcze raz, w Łodzi zagrałem w takim filmie studenckim bardzo mocną scenę. Wjechałem konno do restauracji, w której się bawili studenci, więc na wszystkich stołach, na wszystkich, gdzie mogli to wyskoczyć, zrobić taką fajną. Kręciliśmy to. Ale w międzyczasie, ja mówię, no to musimy próbę jakąś. Nie, bo musimy to skręcić wszystko.
W międzyczasie siedziałem na kraju prezydentem i kazał mi Mustafa opowiadać o rajdzie. Tylko, żeby miasto nie mieszkał, cały czas o koniu i o dziewczynie. Koniu, dziewczynie, dziewczynie. I ja tam byłem, a na scenie w tym filmie jest opera. Występują aktorzy. I nagle głos z tyłu ode mnie otacza się potem i mówi: ciszę! A to kamery stop! Pięknie ta akustyczka mówi: Boba, to zamilkłeś. A ja mówię: no, butelka. A nie, bo reżyser mi kazał. Czy taka scena była dziwna. No i tak, no tak. Także czasami się takie przygody zdarzają. Później drugim koniem był Barbakan, wspaniały pokaz, Anglo-Arab, potem był obrad. No i może pokażemy teraz, jakbyśmy mogli pokazać pierwsze ujęcie. Teraz szybko, to jest kawaleria, Wołyńska Brygada Kawalerii. Mój ojciec to jest ten z drugim szeregu. W 1939 roku walczyli. I teraz sobie będziemy to przerzucali dość szybko, jeśli bo na slajdy da się to zrobić, żeby to przechodziło. A tutaj będzie. O, to jest to ognisko, o którym mówiłem, że tutaj zapadła moja najważniejsza decyzja. Jak to wyglądało? Proszę dalej. A babka w tym była, jak ta brygada kawalerii maszerowała. Proszę. No i jedyna wielka jednostka kawalerii, to o tym generalnie mówiłem. Ja może stanę się z tej strony, że widzisz wszystko dobrze. I to spróbujemy z wiadowcą Braga Buraków. Artykuł w gazecie rolniczej, ale mundur, który miał, to ja sobie po prostu napisałem do niego i okazało się, że on jest kopenny hałatowo. Tak wyglądała Ala, to jest dzidzia. No i ja jako młody człowiek byłem dość sprawny i tak to jest tak. Proszę. No wyjazd z Chełm. Powiatowy dom kultury w Chełmie. Tak szybciutko zrobimy. No. Tak, teraz taki wyjazd, oczywiście pomnik, kwiatki. I konia stawiałem i tylko robiłem dzieci zdjęcia w tych miejscach, które były możliwe. Bo nie miałem ze sobą nikogo. No, galopem przez Warszawską. Tak czasami. Niech Bóg prowadzi jak krzyżej figury, niech będą drogowskazami pięknie zapowiadającego się życia. Tak mi wpisał ksiądz Bruza i okazało się, że to idzie za mną do dziś, bo drogowskazami są kościoły, krzyże, gdzieś ktoś tam na wsi. O, ta ścieżka będzie bliżej, będzie przez las, ale koło krzyża niech pan skręci w lewo albo koło kapliczki w prawo. I to są znaki nasze. I one gdzieś ze mną dalej funkcjonują. Tak, to są wypiski, tak na tym, tak gdzieś tam w mieście 2000 km. Także możemy tak, Budulice, więzienie. Spotykam się w Domu Kultury z młodzieżą, rozmawiamy i nagle ktoś z tyłu pan mówi: przepraszam, czy ma pan się gdzie przespać? Cała sala w krych. Ja mówię: nie, wie pan, też bardzo dziękuję, bo ja jeszcze będę jechał dalej. No ale zostałem do wieczora. Po spotkaniu podchodzi do mnie ten pan: ja bardzo pana przepraszam. Ja jestem komendantem więzienia. I ja zadechał nie tak wybuchli śmiech, że do więzienia pana zabierzemy. Oczywiście zostałem. Przestałem się nie widzieć. To są wpisy osób, które gdzieś tam się ze mną spotkały. Dobrze, tak Michał, tak, Sołtys wsi Wielboka, tak Wielboka była wielka bitwa. Proszę, dalej. Teraz tak jedziemy sobie, moment,
nie będziemy czytali, tylko na Wielicę stawimy koni. Testat Boże, proszę. Też. O, to jest Michał Tochow, do niego dojechałem na Wale Pomorskim. Ja miał swojego konia i też ze mną się pojechał dalej. A to jest jego konia. I mówił, że do numera polskiego trzecia tory. No i z tych panów nikt nie żył. No do Brzeżyna zaprowadził mnie tam, gdzie był zresztą niezbożony. Tak, może, Bałtyk. Pomnik. Po 25 latach dopiero Głasowa jest postawiona, a w Chłobrze był od razu pomnik. No, odprowadzały mnie ze stadiny koni. Ci mali chłopcy są dzisiaj olimpijczykami w olimpijskiej drużynie naszej. To są dyrektora synowie byli. No i pomniki na Wale Pomorskim, tak jak były. Proszę. Właśnie Szczecin, gwiazdo Szczecinę. Zobaczcie, jak widzicie, jaka grzeczna jest, prawda? To jest wspaniałe. No, dawali mi swoje odznaki, ludzie, wpisy wojskowe, bo jest też wojsko. Okładka w stolicy, bo w Warszawie krzyczyli fotoreporterzy. O, mamy okładkę, nie wiedziałem, o co chodzi. Oni tam przysłali mi to bardzo późno. Jako kamerzystów. Powraca. To jest drugi rejt wolny. Proszę dalej, tak. No, promotorzy, to znaczy, jak dzisiaj się mówi, czy ktoś mi słyszy, pomógł Berlin tutaj na trasie. Zjazdy kawalerzystów, oni mnie zapraszali do siebie. Bardzo fajnie. Tak, dalej. Odsłaniamy tablicę w Boruńsku, właśnie tablicę generał Florianowicz odsłaniał tablicę, która była pamiątką. Klinika chirurgiczna to jest konie też. To jest Bartaka. Piękny koń. Mogłoby mnie zachorował koń. Skaleczył sobie nogę, no to jechałem na Heliosie na Mistrzu Polski w ujeżdżeniu przez 3 dni razem z dyrektorem Zagorem z Bydgoszczy na Małopomorskim. No i tam spotkania, każdego dnia spotkania, tutaj widzimy ten nad morzem, ten pomnik. Umali, pamiątkowe zdjęcia. Tym, gdzie byłem, to wszędzie gdzieś tam się jakoś to zostało. No i skończyło się. No, dziękuję. Tak. I teraz chwilę do kasyna. I mamy kasyno. Teraz wracamy po tych wszystkich rajdach. Bardzo dużo było wspaniałych rzeczy w międzyczasie, ale redaktorzy pytali, i co dalej? Ja wiem, w 1984 roku na 40. rocznicę pojadę na Monte Cassino. I oczywiście zacząłem się do tego mocno przygotowywać. Pojechałem sobie do wojska, żeby Warszawa, bo tak ze mną fajnie się obchodzili, jak do Berlina jeździłem. A oni mi powiedzieli, chciałem, żeby patronat żołnierz polski przejął. A mówię, nie, mama mówi, to jeszcze za wcześnie. To były lata 80. Stan wojenny, to wszystko, co było, byłem aresztowany kilka razy, mnóstwo. Gdzieś tam i w teatrze, i w domu rewizji. No, także bardzo mi ciężko szło przygotowanie, ale przygotowałem tą wyprawę mocniej. To znaczy, no, mogę sobie zdjęcia iść, ja będę opowiadał. I okazało się, że wyprawa trzeba będzie na taką daleką odległość. No to miałem kolegę, który miał Manucha, Fiat 126P.
Kupiliśmy do niego przyczepkę małą, no i już był. I studentkę z trzeciego roku ulotu wzięliśmy na, jako dziennikarkę i znała język niemiecki, angielski, włoski doskonale, więc była bardzo potrzebna nam Ania. I tym sposobem wyruszyliśmy najpierw z Chełma 8 maja. Prasa podała na całą Polskę, że ja wyjechałem już do Berlina. W Kielcach 11 czerwca, bo dzień rozpoczęcia bitwy przez Polaków na Monte Cassino. Pracowałem przez 4 lata w Kieleckim Teatrze i w Krakowie 18 wielka wyprawa. Wyjeżdżamy, kombatanci, harcerze, a my nie wyjeżdżamy nigdzie, bo my nie mamy paszportu. Ja dopiero 2 miesiące później wymogłem na władzy, żeby dała nam paszporty. Jak paszporty, no to mogliśmy dopiero mieć te paszporty, czyli mogliśmy mieć wizy. Dobra. No i okazało się, że to się nam udało. Po tych paru miesiącach ja 18 lipca przekroczyłem granicę polską, a miałem być w tym czasie w Ankonie. W Ankonie zdobyli też Polacy i ja 18 lipca. Ale to się nic nie stało. Jak widzicie, maszerujemy. To znaczy, że ja jestem zadowolony. Ja sobie myślę, że jestem stary, tutaj stanę gdzieś, żebyśmy się tutaj mogli widzieć. No w różnych warunkach. Kamea rasy wielkopolskiej po Kobliniu, mistrz Polski w skokach i w ujeżdżeniu. No i na trasie przeróżne rzeczy się zdarzały. Ci osły, które za mną maszerowały, to samochód, to właśnie przyczepka nasza. Na tym Ania to jest ta blondynka. Gdzieś tam jakieś zdjęcia. Krakowany i Kraków mieliśmy na dresach wypisane, więc i takie łapóweczki dostawaliśmy. Gdzieś tam nam przynosili ludzie takie fajne rzeczy. Tutaj na wyścigach konnych, jak wyglądały nasze odpoczynki. Adam gotował razem ze mną. Tutaj przyjaciele, bo były Polacy, którzy pracowali na Słowacji. No a tutaj, zobaczcie, Adriatyk i pływający koń ze mną codziennie wchodzi. Przez cały Adriatyk maszerowaliśmy sobie tak, tutaj gdzieś w górach tam samochodzik, na dole jest ten gdzieś z daleka, z Zadaru, tutaj patrzę głęboko, że Boże, jak tutaj przyjechać przez to morze. Przez kilka dni czekaliśmy, żeby nam pozwolili przepłynąć, bo jechałem tak przez Czechosłowację, Węgry i Jugosławię, to jest w Jugosławii pomnik. I powiem wam, że zawsze zatrzymywałem się przy pomnikach i wieczorem któregoś dnia cała wieś przyszła do mnie, dając mi odrobinę owsa, jęczmienia, kukurydzy, jak ja nie chciałem brać, to zostaw na chwilę, cofnij, to po prostu nie muszą. I okazało się, że ktoś widział mnie, że ja gdzieś tam zdjąłem kapelusz przy ich pomniku i że chwilę tam postałem. Bałkania to jest prom. I teraz dojechaliśmy do Zadaru. Z Zadaru do Ankony mamy przepłynąć Adriatyk, bo lądem nie mogliśmy jechać, bo Austriacy zarzucili sobie $300 każdego dnia na osobę. Więc nie mieliśmy tylu dolarów, więc wybraliśmy przepłynięcie. No i tutaj był problem, przez 3 dni czekaliśmy, żeby nam pozwolono, bo samochodem wożą, przyczepami wożą konia, a na piechotę nigdy się to nie zdarzyło. No ale tam bardzo nam pomogli lekarze weterynarii, no i dowódca, czyli komendny, ten, jak się nazywa ostatnio, nie komendant, tylko kapitan się zgodził. No i przepłynęliśmy w nocy. O 12 wpływamy do portu. Cała ekipa wyszła, już możemy dalej. Ekipa wyszła zobaczyć, jak będzie wchodził koń. No i po drugiej stronie, teraz się zatrzymaj. I po drugiej stronie witają nas żołnierze od generała Andersa. Przyszli, no i wszystko fajnie, no i jest odprawa.
Anka przychodzi i mówi, słuchaj, nie ma jakiegoś badania lekarskiego koni. I lekarz powiedział, że nie pozwoli wprowadzić sportu konia. Ja wiem, no to coś musisz mu powiedzieć. To niemożliwe. Mamy wszystkie badania, robiłem przez 3 miesiące, więc jakieś może niedopatrzenie, ale nie mieliśmy takiej informacji. No i ona przychodzi i mówi, jakie badania były? Ja widziałam wszystkie badania. A on mówi, a z oka wysięg taki do badania. A mówi, a to jest, i pokazała mu pryszczycę. A nie było po włosku, tylko po angielsku, po niemiecku było i po polsku to tłumaczenie w dokumentach. No i on, aha, no to w porządku. A teraz podchodzi do nas celnik i mówi, czy ja mam od rządu włoskiego prawo do wejścia do wózku z koniem. Nikt takiego prawa nie dawał, ja się nie zwracałem, mówię, nie ma takiego. No mówi, no to problem, konia proszę zabierać i wracać z powrotem na statek. No to ja do tych panów kombatantów mówię, panowie, co zrobić? A daj im tam jakieś tam parę dolarów i tak. No to ja do Adama, Adam, słuchaj, bierzemy dolary, oddajemy. No to wziąłem 50 dolarów, podaję tak jakoś tak delikatnie, żeby nikt nie widział. A on wziął te dolary, pokazał wszystkim, drugiemu koledze, że tak, że Polak może w konie iść. No byłem bardzo zdenerwowany, bo my w kraju nigdy nikomu łapówek nie dawaliśmy, nigdy w życiu. I nie dajemy do tej pory. No także to był taki mały no, trudny moment. No i jedziemy, jesteśmy już na polskiej ziemi. Widzieliście Adriatyk, pływamy z koniem. Na górze takie było piękne zdjęcie, jak świtem wyjeżdża, bo ja bardzo wcześnie wyjeżdżałem, jak tylko słońce zaczynało wschodzić, to ja wyjeżdżałem z koniem, a później przez od południa do późnego wieczoru czekaliśmy, gdzieś odpoczywaliśmy i dopiero później jechaliśmy dalej konno, bo były upały. No i tak dojeżdżamy z Ancony do Pescary, z Pescary na Monte Cassino i na Monte Cassino wjeżdżamy do miasteczka, robimy zdjęcie, podjeżdża samochód, mówi, proszę za mną jechać. No to jedziemy, a facet ma prywatny klub w samym centrum miasta, zabiera nas do domu, mieszkamy u niego w domu. No jest fantastycznie, na drugi dzień jeszcze ze swoimi końmi i z kolegami pojechaliśmy na pomnik angielski. No i to była sobota, niedziela i w poniedziałek pojechaliśmy na nasz polski cmentarz. Ten chudy facet to ja. No co, może szczupły, bo tak. Casino i Venafro były magazyny i szpitale wojskowe. I tu już jest Monte Cassino. Oczywiście tam zawsze była, ktoś się zatrzymywał, robił zdjęcia i tu już widzimy na... A to jest angielski cmentarz. Angielski i z tej strony Monte Cassino nie było zdobyte. Z tej strony te wszystkie wojska no, nie wracały, po prostu tej strony nie było. Ale za to piękny pomnik, ten piękny cmentarz angielski jest z widokiem na klasztor. A tutaj jest moment wyjazdu mojego na Monte Cassino. Na tej tablicy pisze polski cmentarz wojenny. Cmentarze militare Polako, no i Monte Cassino. I wielki napis, przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie wzdłuż tego muru, 7-metrowej wielkości skrzydła, ten pomnik, strzeże husarskie skrzydła strzegą polskich żołnierzy leżących tutaj. Piękny widok. No i tutaj widzimy już, jest ta kama, a kama się nazywa. Tu jest grób generała Andersa w nocy. Mieliśmy zdjęcie. Tutaj pomnik
nie pomnik, tylko ołtarz, przy którym Ojciec Święty odprawiał pierwszą mszę w 79 roku i mówił tutaj z tego miejsca, że jego Polska to jest ten skrawek tego cmentarza, że to jest, należy do Polski. No nie wiedział, że będzie mógł przyjechać teraz tutaj przed generałem Andersem, przed pomnikiem. Tak, to jest przy grobie generała Andersa. Więc powinno się pokazać jeszcze. Tak, tutaj składaliśmy kwiaty. I to jest najpiękniejsze zdjęcie, które obiegło cały świat, które tutaj miałem przyjemność widzieć, jak już przygotowaliście moje spotkanie. I tutaj zobaczcie, jak wspaniale koni wygląda. Z głową opuszczoną, a wieście mi, że jest bardzo impulsywna, bardzo ostra klacz. I tutaj ja startuję. Biało-czerwona flaga jest przysiądne i to jest takie, no, myślę, zwieńczenie naszej wyprawy. Tu przez 2 godziny chodziliśmy po cmentarzu i nie rozmawialiśmy ze sobą. Byliśmy tak wzruszeni po tej 2-miesięcznej wędrówce. Wspaniałe. I siodło, jak widzicie, siodło stroczone, to siodło, które tutaj jest, przywiozłem, żeby wam zaprezentować na scenie, jest. To następne zdjęcie. I możemy sobie teraz szybciej, tak, plakat mieliśmy. No i nasza cała wyprawa, czyli Adam przy samochodzie, też w mundurze, też z brodą, więc wyglądaliśmy jak bracia i nasza studentka Ania, bardzo sympatyczna, miła, bardzo lubili ją. Ja nawet się ożeniłem z nią i 8 miesięcy była moją żoną po porodzie. Obecnie pracuję w Niemczech, na uniwersytecie wykłada. No tutaj jest ten wielki cmentarz, widok z daleka. Ja tutaj takie zdjęcia. No i ten wielki orzeł z koroną, który był skalny. Studenci z Warszawy go zrobili, rzeźbiarze. No i też to ładne zdjęcie, bo jest taki ładny koń stoi i widok na klasztor. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy zjeżdżam z góry, zatrzymuje się przede mną samochód, roba rejestrację i pyta się, czy jestem Polakom, militari, kombatanto, orcinato. Ja bym Polako orcinato, kombatanto. 84 rok, ja z czarną brodą. No i tutaj on mówi, że jest meeting internacjonalny dla meeting, to jakaś impreza. Umawiam się z nim na rozmowę z naszą tłumaczką, za nią. A Ania mówi, słuchaj, on jest organizatorem pierwszego światowego meetingu pokoju z udziałem wszystkich państw, które walczyły pod Monte Cassino. Pyta się, czy ty poprowadzisz defiladę bojowego sprzętu, który walczył w 1944 roku tutaj pod Monte Cassino i we Włoszech. No ja mówię, tak, tylko to jest poniedziałek, kiedy, bo my mamy jeszcze 3 dni wizę. A on mówi, no w piątek. Ja mówię, niemożliwe, musimy uciekać, bo my musimy już Włochy opuścić. A on mówi, nie, ja mówię, mieszkamy u kogoś, konia mamy u kogoś, nic, hotel będzie, konie przyjmą. No to jest moja stajnia, to jest moja stajnia. Widok na klasztor ja, ze stajni. No i mówi, nie, nie ma problemu. Będziemy, pojedziemy, zrobimy i jeszcze raz możemy do slajd na urodę. Nie, jedź, tak. O, tutaj są ci Włosi na konia. No i robili ze mną wyścigi. Swoimi galopowali, ja konia swojego trzymałem. Aż trzecim razem puściłem konia i wyprzedziłem i oni, a cavallo, a cavallo. I dopiero uwierzyli, że ten mój koń jest piękny, rzeczywiście. No i rzeczywiście w piątek przyjeżdżamy na uroczystości, spotykamy tam grupę harcerzy polskich. Oto jest ten Cassino, Monte Cassino. 44-84 stalecie tej imprezy. Bardzo pięknie przyjęto na początku, bo w sali było spotkanie wszystkich delegacji.
No i jak przedstawili mnie, że ja wędruję, pielgrzymuję z Polski, by złożyć kwiaty na prochach ojców, no to cała sala wstała, mi o tym brało, więc bardzo się wzruszony byłem. No i w momencie, kiedy prowadziłem tą defiladę, to byłem tak wzruszony, wieści mi, że w tym momencie, jak dojeżdżam już tutaj do trybuny honorowej, na której stali atasze wojskowe wszystkich państw, salutowali, orkiestra wojskowa, kombatanci, pochylili sztandary, po prostu nie mogłem, jakby ktoś mnie zapytał, jak ja się nazywam, to bym wtedy nie powiedział, bo po prostu byłem tak bardzo wzruszony tym, że Polak mógł prowadzić defiladę. W 1944 roku nie prowadzili, nie byli Polacy, mimo że zdobyli Monte Cassino, nie byli na defiladzie, a tu po 40 latach dopiero Polak, bo nie ja, tylko Polak to poprowadził. No i tutaj jest już, oto jest ten moment, kiedy w sali i atasze wojskowe, wiceatasze, zapraszali mnie do Rzymu. No i po tej całej uroczystości pojechałem do Rzymu, rzeczywiście. Już nie jechaliśmy, bo tak nie mieliśmy wiz. I byliśmy jeszcze przez 2 tygodnie na terenie Włoch i nic się nie działo. Wspaniale nas podjęto w Rzymie, do tej mer miasta udekorował nas tym medalem 40-lecia Monte Cassino. Także zdobyliśmy dużo, dużo, dużo fajnych rzeczy i poczuliśmy się Polakami tak bardzo, bardzo. 10 lat później znów wyruszyliśmy na tą wyprawę. Co 10 lat już konia zawiozłem do Włoch, a ten pan tutaj, proszę zostawić zdjęcie, to jest jeździec, który pamiętał oficerów polskich, jak przyjeżdżali na wielkie zawody na hipodromy we Włoszech. No i 92 lata miał się, a był tutaj, był bardzo w tym klubie, w którym byliśmy, w samym centrum Rzymu, to on powiedział, że musiał przyjechać do mnie. Ja się dowiedział, że ja jestem, bo on właśnie tych oficerów tak przyjmował. Pamiętam i opowiedział mi taką nawet historykę, że jak spotkali się oni z naszą reprezentacją Włosi i Polacy, oficerowie oczywiście, to na drugi dzień wszyscy Polacy byli na koniach wygoleni, żeniwy, przygotowani, pachnący, a Włosi żaden. No bo spróbowali białej naszej, którą przywieźli nasi poczęstowani Włosi, byli chorzy. Tu jest Watykan, tu zdejmuje czapkę, kłaniają się murom Watykanu, a jednocześnie za chwilę przyszedł jakiś dziennikarz i prosił, żebym jeszcze raz czapkę zdjął, bo nie zdążył zrobić zdjęć. Ten przecież to obiegły zdjęcia gdzieś cały Rzym. Także tutaj chwilę po Rzymie jeździmy. Tak wyglądały nasze obozy gdzieś tam po klubach jeździeckich. Inne konie przychodziły do naszego obozu. Także taka cykaderia troszeczkę, nie? Taka przygoda. No ale takie warunki mieliśmy i tak tylko tyle mogliśmy my zrobić. Dyrektor wyścigów konnych w Jugosławii. A to kowal, bo okuć konia trzeba było. Patrzcie, jak ona jest wysoka, prawda? Jak mi głowę podrasta, to jedyny kowal, który ukuł mi konia, jak jechałem do Monte Cassino i jak wracałem, to też w Jugosławii zrobił mi podkowy. Jest ten moment, to jest najważniejsza rzecz. Tutaj spaliśmy na górze, a tu w zimie, znaczy w nocy, mimo upałów, to w nocy było bardzo zimno w górach. Taka kąpielka na konia, żeby się... No i tak sobie zadar. To tutaj, gdzie przekraczaliśmy, przepływali, płynęliśmy i no. Do Włoch. Bardzo lubiła się kąpać.
czyli tam w każdym cudownego to na tym drobne nogi. Ale zobaczcie, jak ona tutaj. Ktoś trzyma ją, to ona już jest nerwowa, już jest nie taka, jak ta stała tam ze mną. Bo ja zobaczyła, że ktoś inny jest przy niej. Lekarz weterynarny. No i to tam w góry, tam widać wyspy Jugosławii. Będę już powtórzyły. O, wypadek. Masła się nazywają i do nogi wpadła. Sama się przewróciła. No i bardzo wąsko tam było i musieliśmy dopiero osiągło odpiąć i przyszli, gdzie pomogli mi ją postawić na nogi. No, cała wymazana. Wykopaliśmy ją. Lekarze weterynarii. Zdarzały takie przypadki. No, pielęgnacja codzienna. Przed wyjazdem, bo ja chodziłem na piechotę, kochani, nie jechałem cały czas. Tam, gdzie była trudna droga, gdzie było wyasfaltowane, beton, dobrze, byłem na piechotę, w górach, szczególnie w górach, więc tak dziennie jechałem od 40 do 60 km. No, jakieś 20-30 km codziennie przeszedłem się. Tak po 3 dniach, jeden dzień odpoczynku był dla konia, bez siodła, spacerek 10 do 15 km. Zanim przechodziliśmy, żeby uczynała droga i jednocześnie, żeby mięśnie konia nie ostygły. Tu też mieliśmy taką przygodę, że z takiej góry zeszła sama i wąwóz był. No i robiłem za ogon, złapałem, zatrzymałem. I za chwilę zabrałem ją na górę, a za chwilę tędy leciał, jechał pociąg. Byłoby to oczywiście, bo on się przestraszył. Nie musiał gdzieś tam. Ten pan z kolei w balkonie, dyrektor w balkonie stoi, ale zabrał ją do samochodu, zaraz na lotnisko. Jak wróciliśmy już po Monte Cassino i z samolotu przejechaliśmy całą trasę tą, którą ja konno jechałem. Pokazał nam, no, widok niesamowity, też pod Rzymem klub jeździecki, wielki klub jeździecki, wspaniali ludzie, lekarze weterynarii mają stadninę i sprowadzili konia z Ameryki, Western. No i pytają jeszcze, ja bym wsiadł na konia, no więc wsiadłem. No i jak widzicie, sobie tutaj na nim dokazuje, tam galopowałem. Zrobiłem skróty, zjazdy, zatrzymania. No i oni tam. Ale mówi to widać, że jeździ dobrze, bo potrafił na tym koniu jeździć. No to tak się czasami zdarzało. Czy może jakieś pytania byście mieli? Bo to mnie tak troszeczkę. Czy się o to zapytać? No bo to tak przygoda przygodą, znaczy, przed chwilą mieliśmy taką skratę skały. Wyobraźcie sobie, że tymi drogami jeżdżą tiry. Takie niebezpieczeństwo. On za zakrętem nie widzi, że zaraz za zakrętem powoli idzie, to jeździ. Jeździ w takim wolinie, są przerywane. No to tak trochę. 700 metrów z jednej strony przestrzeń do skały, a tutaj przestrzeń do domu wielka. Ale piękno, które widziałem, piękno, które poczułem, które siedzi we mnie, to jest. I tak co 10 lat sobie to powtarzam. Do Berlina też jeżdżę, jeszcze do tych swoich przyjaciół. Nawet taki był przypadek, kilka lat temu zadzwoniła pani i mówi, jestem lekarką w Sandau. Mówię, w Sandau? Już nad Elbą? Tak. A ja mówię, ja mam kochać. To jest moje ukochane miasto. Ono mnie tyle lat przyjmowało. To mnie nie. A ona mówi, przecież pan tam co roku przyjeżdża. Jak ludziom się to przestawiło, prawda? Po latach. Ja mówię, tak ktoś może nie pamiętać, bo to już lata był, nie wiem, 2004 rok, a
czy też jeszcze może nie pamiętam. Ale proszę pana, pan tu jest legendą. Jak on się dowiedzieli, że jestem Polką, to przyszli do mnie i przynieśli wizytówkę pana z Teatru Ludowego. Bo Polak dla nich to ja. Ale nie wiem, nie wiem, to z Wrocławia była. Wtedy zadzwoniła, no ja mówię, to musi pan przyjechać. I słuchajcie, ja pojechałem. Niesamowite. Wziąłem z żonę i pojechaliśmy samochodem. Przyjechaliśmy, gdzie zabrałem sprzęt, siodło, wszystko, mundur. I myślę sobie, już na konia i na tyle czasu nie mam, bo to 2-3 miesiące trwa. No to mówię, pokażę żonie każdą miejscowość, w której byłem. I od domu do domu, gdzie staję, robiliśmy zdjęcia, dokumentację. I przyjechaliśmy do Sandą. I pomnik, a jeszcze ją panią zapytałem, czy pomnik stoi. A to mówi, tak. Ja mówię, no to wspaniale. Pomnik, który do tej pory wszystkie pomniki, które budowano po wojnie, gdzieś tam czerwonoarmistów, no myślałem, że polskie też likwidują. No i rzeczywiście przyjeżdżałem, to pierwsza rzecz, co podjechaliśmy pod pomnik, złożyliśmy, zaświeciliśmy znicze. I idę do swojego przyjaciela, który się mnie opiekował zawsze. Przychodzę do niego, wychodzi i mówi, słuchaj, a gdzie twoja czarna broda? A ja mówię, a gdzie twoje włoski? No, minęło 20 parę lat, więc to tak się troszeczkę nam wydało, że to coś tam nie tak. No to tak, no i oczywiście, ja mówię, słuchaj, jechałem i widziałem kluby jeździeckie. Bo ja chcę konia wynająć, zapłacę za konia, przyjadę i do tego pomnika przyjadę sobie, żeby historycznie zrobić zdjęcie, żeby być. A on mówi, tak, wziął telefon, rozmawiam, mówi, jakiego konia chcesz, jakiego koloru? Mówię, no to jedziemy do klubu, jedziemy do Stadniny. Pojechaliśmy do Stadniny, a w Stadninie pełno koni. Ja tak patrzę, każdy się obiegł, taki w moim stylu. Ja mówię, no ten by mi pasował. Mówi, nie wiem, bo to sportowy, to ci nie dadzą. Wiesz, ale ta siwa klacz. Ja mówię, o siwa, dobrze, bo dzicia była siwa, to dla siebie piękna, dla dobra. No to jedziemy do właściciela, a właściciel mówi, no dobrze, no to jutro o 10:00 tutaj będzie koń czekał. No to ja przyjeżdżam na drugi dzień, chodzi. Ale jedziemy koło tego pastwiska, a trzy siwe konie się pasą. I myślę, Boże, no to nie oni teraz z pastwiska wezmą konia wybrudzonego, bo to konie się zdarzają. Nie umyją, wykąpią, no to minie to. No ale jedziemy do domu. A na podwórzu stoi ten mój kasztan. Ten piękny kasztan. I stoi z nim młody człowiek. Pyta się, kim jest, on jest studentem wyższej szkoły wojskowej. No, przywamy, wyjeżdżamy. Z kwiatami, pojechali do głowy czerwone kwiaty, szafy, no i złożyliśmy kwiaty. Przyszła starsi, przyszli ludzie, którzy jeszcze mnie tam pamiętali, ale to już naprawdę miasteczko malutkie i opuszczone, bo to NRD. I powyjeżdżali, młodzi powyjeżdżali za pracą, za tym, to miasteczko zostało, jak gdyby takim cieniem się zrobiło. Już nie żyło ulicą, już na ulicy mało osób przechodziło. No, ale fotoreporter już taką pofotorobił zdjęcia. No, ale za chwilę mój przyjaciel mówi, słuchaj, chowa, bo mamy spotkanie z merem miasta, z panią mer. No to dobrze, to konia do stajni, siodło do schowałem i jedziemy do urzędu. W urzędzie pani mer przyjmuje nas i ten dziennikarz też jest. No i ja kroniki swoje pokazuję, że kroniki starych lat. I oni otwierają te wpisy i są te rody, które stąd były. Ten fotoreporter mówi, czy może sobie fotografować? Ja mówię, tak. No to sobie dokumentację zrobił. Dałem mu to zdjęcie, które mieliśmy do Monte Cassinskie. Wielkie. Tak na pamiątkę napisałem, że przed Niemiec, a nie wie, że to Monte Cassino myśmy dobyli. No. Słuchajcie, po dwóch tygodniach jeszcze u mera miasta pytam się, jak to się dzieje, że ten pomnik jest tak pięknie zadbany, że no, ale historię tego budowy znałem sprzed lat.
w 70 latach, bo budowała to młodzież FDJ. Ale myślałem, że to im przymusili to. Okazuje się, że Polacy w 1945 roku, jak zdobyli to miasto, to nie wpuścili tego miasta wojsk radzieckich. Co za tym idzie? Nie zgwałcono kobiet, w ogóle dziewcząt, nie zrabowano miasta. I na tą cześć oni sami postawili pierwszy pomnik w 1965 roku, taki Łas Obelisk był, taka płyta, a w 1975 roku postawili wielki pomnik żołnierza stojącego na baczność. I to, mówię, jest szacunek dla Polaków. Dla Polaków. Czyli Polacy, polscy żołnierze potrafili się zachować i przede wszystkim wyzwalali te tereny, a nie mordowali. Także taki akcent pozostał. No i myślę, że to jest fajne. Ten pan do mnie przyjeżdża do Krakowa i zabieram go na uroczystości do nas. Ziemię stamtąd wzięliśmy, wsypaliśmy ją w Krakowie do kopca generała Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie, tam gdzie się urodził. Także jest to tak wykorzystywane. Tam, gdzie byłem, to tą ziemię przywoziłem z pulpitami, między innymi w Kielcach był kapelan Wojska Polskiego, wspaniały ksiądz. I jemu po każdej jakiejś takiej wizycie, od Montekas rozpoczęliśmy z kowalami. No i wtedy jeszcze nie wolno było wojsku z orkiestrą czy ze sztandarem wyjść do kościoła. No to ja mówię, słuchaj, przed kościołem zrobimy mszę. Zrobiliśmy przed kościołem mszę. I okazało się, że generałowie przyjechali, wojsko przyszło ze sztandarem, oddział, a ja wiozłem konno ziemię Monte Cassino. I był taki moment, na ołtarz wchodzę, polowo, bo to jest zbudowany, i mój przyjaciel namalował obraz Monte Cassino na kościele z tyłu, no i wchodzę z tą ziemią, klękam przed kapłanem, on klęka przede mną również, całuje ziemię, oddaję całuje ziemię, staga na ołtarzu i ja mam takie wystąpienie. On mówi, słuchaj, ty musisz powiedzieć o Monte Cassino, bo ja, jego ojciec tam zginął. Mówi, ja się zaraz rozpłaczę. No i podobno powiedziałem, opowiedziałem o tej swojej, jak wędrówce, o tej ziemi, którą wzięliśmy, przywieźliśmy, w jakich warunkach. No to się moi przyjaciele z teatru, dziewczyny popłakały, mówię, Wowa, po tylu latach ty nie zapomniałeś o Kielcach. Ja pamiętam o każdym mieście, w którym byłem i w którym będę, bo nasze małe ojczyzny, to jest ta wielka ojczyzna, ale najpierw są te małe ojczyzny, które upadły również. Tak jest. Także takie zdarzenie. No i myślę, że taki moment, jak ja wracałem z Monte Cassino, to był, mieliśmy kłopoty od Słowacji, bo policja słowacka, milicja, to milicja jeszcze była, kontrolowała nas ciągle. Ania poleciała samolotem, bo miała uczelnię już, a my z Adamem jechaliśmy, jak on z tym samochodzikiem, i codziennie nas kontrolowali. A ja się wkurzyłem, bo podjeżdża ten wóz, dokument dałem, stoją, oglądają milicjanci, a podjeżdża drugi samochód, taki młody facet wychodzi, podchodzi do nich i te dokumenty moje bierze. Więc ja od razu go zakomierz i do góry. I mówię, jakim prawem moje dokumenty dotykasz? Ci policjanci zamarli. A to był łupek czeski, słowacki. Znaczy czeski, bo to wtedy była Czechosłowacja.
Nie, ja mówię, a ten mówi, że to nic nie. Ja mówię, jaki? Gdzie uniform? Mówi, on jest. No, ma uniform. A ty nie. Nie wolno ci moich dokumentów. No to ja mówię, twój dokument. No ja mi dał jej dokument. No więc wziąłem. Wiesz, jak się ogląda przyjęcie dokumentów, tak widać, nie widać, tak? Przytrzymałem długo i dopiero mu pokazałem, oddałem. Mówię, teraz możesz sobie oglądać. No, ale myślę, że jest to wziąłem za swoje. U nas by się to nie zdarzyło po prostu. Coś tak postąpił, no? Ale odwaga musi być czasami. Po prostu jest tak jak przy pierwszym rajdzie na Montek LSD w Niemczech, też przyjeżdżał po Oranienburga i przed gdzieś tam i tam się odrobę. I mówię, że jestem Polakiem. A i się tak jakoś taka grupka zaśmiała. I mi się wydało, że oni sobie zakpili. Więc zeskoczyłem z konia i pierwszego podniosłem. Powiedział, słuchaj, tu tędy kawaleria polska wszła, tutaj mój ojciec zdobył tydzinie i zamarli wszyscy. Nikt się nie odezwał, nikt się nie próbowali się pobić ze mną. Poszedłem do konia, odszedłem. Ale to taki moment, że ja jestem sam, jestem z koniem. No, może się różnie zdarzyć, no, więc... Czasami tak było, że tak jak chłopacy, ty tam. Podchodziłem i zapytałem, a co ty zrobiłeś? Kim jesteś? No i wtedy ręce opadają, prawda? No, jeśli się coś tak zrobiło, już ma, to jest to inne odniesienie. Ale wjeżdżam. I okazało się, dlaczego mnie tak kontaktują? W nocy śpimy w domu, w klubie jeździeckim. Wszyscy wyślimy radio, włączyliśmy i słuchamy radio. Ale jeszcze wcześniej, tego samego dnia, jechał rowerem facet i zatrzymał się Polacy tak. I mówi, Pawieluszku porwali. Więc ja mówię, ubyt. On tak uciekł. Nikogo nie było, ale Paweł się z nami rozmawiał, pojechał. Czek. I w nocy mówi, Adam, coś jest. Słucham, okazuje się, że Pawieluszkę zamordowali. I stąd, a my idziemy cały czas biało-czerwoną flagą. Ja przy samochodzie Adam i ja przysiądę. A biało-czerwone flagi Solidarność nosiła, prawda? Więc tu Czesi byli też uczuleni na mnie. Dlatego mówię, o Adam, to my już szybujemy się, szybko jedziemy do Polski. I wjeżdżamy 11 listopada. Tak sobie wymyśliłem, żeby 11 listopada wjechać do Krakowa. I jadę za Popianką. Anka podała do gazet, że o godzinie 12 przyjadę pod Adama Mickiewicza konno. Kluby jeździeckie, reprezentacje miały mnie tam powitać. No i w gazecie tam napisali, że właśnie wracam z Monte Cassino. I ale na Zakopiance jadą suki, bo 11 listopada gdzieś nie obchodziło. Jeżdżą suki, raz przyjechał, drugi raz. Ja tak już cały jestem napięty, szablę mam przy siodle. Myślę sobie, no będę albo płazował, ale tutaj nie dam się złapać. I widzę, 100 metrów dalej zatrzymali się, wysiedli z Nyski, spadł na ulicy, a ja jadę bokiem trawnikiem, że przyczepię się do trawnika, mimo że już śnieg padał. No, żeby mieć jakiś argument. I tak oficer pyta się, panie majorze, czy pan wraca z Monte Cassino? A ja mówię, tak, ale już taki zdeterminowany, że oni każą mi tutaj zostać. A on salutuje i mówi, gratuluję. A ja mówię, to jeszcze w milicji mamy Polaków? Tak od siebie, nie? Ja mówię, no to dziękuję. I ci tam oprężeni zonowcy stali, no i pojechałem, no, wjeżdżam do rynku. Rzeczywiście 12, punkt 12, wjeżdżam pod rynek i na rynku tam są transparenty, młodzież i konie wjeżdżają.
I podchodzi do mnie pani z kwiatami i mówi: bardzo panią przepraszam, panie majorze, ja chciałam być pierwszą Polką, która na ziemi polskiej da panu, przywita pana z kwiatami. Słuchajcie, mnie od razu odjął mowę. Siadłem z konia, uścisnąłem tą panią i mówię sobie: Boże, ja jestem od granicy, ta Polska dla mnie od granicy już jest. Ale rynek, na rynku, naszym polskim rynku, dla każdego z nas, Polaków, to jest najważniejsze miejsce. Tu się działo w historii gdzieś tam. I jakieś tam maleńkie ziarenko maku, to ta może moja wyprawa na Monte Cassino dla tej pani, a jednocześnie dla mnie. No ale za chwilę przywitania, objechali dookoła, złożyliśmy kwiaty na pomniku, na płycie Kościuszki, Tadeusza Kościuszki, który składał przysięgę, i jedziemy na grób nieznanego żołnierza, a tam stoi kordon milicji, trzymając się za tak jeden za drugiego, tak, takie, takim łańcuchem żywym. A ja mówię: przejście. Więc oni patrzą na mnie, to któryś patrzy do tyłu, widocznie tam ktoś z dowódców musiał być, i nagle się rozstąpili. I wjeżdżamy, a wszyscy z rynku, mnóstwo ludzi idzie ze mną, już z nami, z końmi na ten. I tam po złożeniu kwiatów, ja dopiero wystąpiłem, dopiero mogłem mówić i powiedziałem, że ta wyprawa to była wyprawa nas wszystkich. Bo my nie możemy wyjechać, jesteśmy zniewoleni, paszportów nie możemy dostać. Ja pojechałem, mnie się udało i myśmy złożyli te kwiaty w imieniu nas wszystkich, my Polacy. No i za chwilę za barbakanu skończyła się msza święta i solidarność. I parę tysięcy ludzi przyszło na to. Teraz rok temu, albo dwa lata temu, dostałem zdjęcia robione przez obecnie. No, czyli fotografowali nas tam na rynku w tym. Także takie momenty, ale radość, że można było wtedy być z tą grupą ludzi 11 listopada, że to się skończyło i że to udało się zrobić, to było piękne. Dzisiaj jeździmy, czcimy, cieszymy się, że możemy wszyscy, że możemy stanąć tego 11 listopada, to jest dzień naszej niepodległości. Ja bym podziękował wam jeszcze. Do widzenia, mogę sobie chodzić. Ale ja bym chciał koniecznie, żeby się o coś mnie zapytali. Znaczy, w międzyczasie pracuję w teatrze, pracowałem w Teatrze Ziemi Chełmskiej, potem w Kieleckim Teatrze i w Ludowym od 40 lat, od 34 lat w Ludowym Teatrze. Udało mi się zagrać pisarza Chmielnickiego w Ogniem i Mieczu, jak już kiedyś sobie tam oglądali, to taki zbrodą placenie. Przy Chmielnickim, bo to wszyscy patrzą na Chmielnickiego, ale na Bohuna. Dziewczyny patrzą na Bohuna. Także co to nie mówię. Ale powiem taka anegdotka, jak się pojechaliśmy do kina, znaczy do kręcić film, i z Warszawy się spotkaliśmy ze Stupką, z aktorem, tym Ukraińcem, który grał Chmielnickiego, Szymona Ostrowskiego, cała ta banda, która tam mnie, którą mieszali, bo ja byłem w bandzie. Jakoś tak zawsze w bandzie grałem w tych serialach historycznych, to mówię, że ze mnie bandyta świetny, że nie muszą charakteryzować, co tak wygląda. No i jedziemy pociągiem, Bydgoszczy, przesiadamy się na taksówki, jedziemy tam na taką imprezkę, na której Hoffman miał akurat, to był marzec, to były imieniny. Rozmawiamy tam jeszcze długo. No i trzecia w nocy jedziemy do hotelu. No i pani Ordecki: proszę bardzo, tutaj pokój, a pan mówi: Stupka. Nie ma takiego. Ja mówię: jak to? Nie macie żadnego pokoju? Przecież to niemożliwe, żeby pan nie... Mówię: a ten mój to jest dwuosobowy. Mówię: no to wie pan, to ja zabieram pana do siebie. A już tak zdenerwowany. A pan mówi: ale przecież jakiś pokój macie. Jest trzecia rano, nikt
już więcej nie przyjedzie. Ja mówię, mam dla Chmielnickiego. Dla Chmielnickiego. Chmielnicki to właśnie snówka. No i dopiero taka, to się zdarzyło. A z kolei wracając kiedyś z Berlina konno w 1975 roku, już z Wrocławia do Warszawy, bo generał Florianowicz zadzwonił do mnie do Wrocławia, mówi, wie pan co, ja pana szukam, pan już 3 tygodnie temu opuścił granicę, a pana nie ma w Polsce. Wszyscy szukają pana, bo jest nagroda od Brygady Kawalerii i chcę, żeby pan wystąpił na torach wyścigów konnych. Ja mówię, panie generale, rozkaz, przyjadę, mam tydzień czasu. To przyjadę, z Wrocławia jadę sobie do Warszawy. Konno oczywiście. No i taki zajazd za miedzą był. Deszcz padał, a padał deszcz od Berlina. Także trzeci tydzień padał środki deszczyk, taki fajny. I to już nie robi żadnego wrażenia na człowieku. Myślę, że trzeba by coś zrobić. Wstąpiłem. Myślę, że tylko konia zostawiłem, ale bakana uwiązałem i dałem mu owiec. Panie mi miskę dały, wsypałem owiec. Owsiad, to jest tutaj. Zawsze owiec wożę tutaj. I jak tutaj już nie mam, to znaczy, że muszę coś dostać. Ale najczęściej dostawałem wszędzie jedzenie. No i w pewnym momencie do tej restauracji, tam jest kilkanaście osób, wchodzi olbrzymi. Więc dziewczyny sobie poprawiły zaluszki. Kaderki, wszystkie oczy tak, ale przyszedł, wstał, wstał sobie patrz. Przyjechał ci po wszystkim. Ja tak daleko siedziałem. Nie zdaje mi się, a on ma konie, ja mam konie. A, jeszcze, a nie znaliśmy się. No to dobrze, no to nic. No to on usiadł, no więc tam ci świat. Ja napisałem kartę do domu, że już jadę, ale mówię do domu nie, tylko do Warszawy. Jeszcze, no i, ale myślę, kurde, zobaczę, co koń robi. I idę, ale nie idę koło niego, tylko idę jak najdalej. Zobaczymy, za piłka. Olbrzymski jestem. I powiem, tak, wiem, powiedział mi mój przyjaciel, ja mówię, ja wiem, że pan był w Berlinie, bo ja jadę do Berlina, do Stadion. No i jechał jeszcze do Gniezna, do Drezna, bo w Dreźnie była Maryna Ludowicz, byli wtedy razem. No i, ale oczywiście, no ja wiem, co zaraz przyjdzie, ale mówię, ale Kasia świetnie uszła, tylko owsa nie je. Nie jadł owsa, o, po prostu przychodzę, nie wiem, no, odwiązałem, puściłem, nieogrodzone, w ogóle. Trasa Wrocław, Łódź. Zostawiłem go na skwerze. No i przyszedł, porozmawialiśmy i wychodzimy razem. Wpisał mi się do kroniki, wpisał mi się, że bardzo by mnie chciał poznać, a to taki przypadek. On też do Berlina akurat, tylko Fiat 126P. No i może gdzieś kiedyś razem. Takie. Może kiedyś razem. Już żeśmy widzieli się w Paryżu, już widzieliśmy się we Francji, bo tam miał układy. Mówi, to zabieram pana, jak dojedzie. No i wychodzimy. Patrzcie na nie. Mówi, nie ma konia. A koń tak jakieś 100 metrów. Dalej pasie. Ja mówię, a on mi ucieknie? Ja mówię, nie jest ze mną na rajdzie. I na razie barbakan! Od razu otwiera, odwraca się do mnie, nie? Głowę. Do mnie! Maszynuje. Kłusem! Galop! Stój na twarzy. Przygalopował do mnie. A tam mówi, różne numery widzieliśmy, ale takiego numeru to w filmie nawet nikt nie zrobił. No i dobrze, świetnie. A, no to się spotkamy. Ja po jakichś 2 czy 3 latach dzwonię na telefon, jestem w Warszawie, do Daniela, a tu głos, ten pan tutaj nie mieszka. Maryla Radości. A, prostaci się, to już telefon nie ważny. W pierwszych dniach kręcimy Ogniem i Mieczem i przychodzi asystent Hoffmana i mówi tak, mówi, Wodka, słuchaj, trochę żeśmy sobie posiedzieli i Daniel się chwalił, że ciebie tam w 70-tych latach widział, jak ty z Berlina jechałeś na koniu i że on ciebie widział.
Ja mówię, no prawda, no prawda. I gdzieś kiedyś razem. I razem zagraliśmy filmy. Najpierw Sen Srebrny Salomei, bardzo trudne zdjęcia kręcone w Krakowie, nad Wisłą, na takich skałkach, z takiej góry zjeżdżałem konno i długo robiono te zdjęcia, a zjeżdżał na dół, a tu Daniel. Ja mówię, o, dzień dobry, mówię, nie wiem, czy pani pamięta. Mówię, słuchaj, jak tylko zobaczyłem te zdjęcia, to mówię, tylko Wowka mógł to zrobić. A, no to już uważają mnie za jest. Przy okazji, to jest takie miłe, sympatyczne. Także takie przygody się zdarzają. Bardzo zamęczyłem? Nikt, a nic? Chciałbyś się coś... Ja tylko obecnie byłem szwadron kawalerii w Krakowie, krakowski szwadron kawalerii, tutaj byłem dowódcą, teraz jestem honorowym, no byłem dowódcą Zabrzemu, to gdzieś jeździliśmy już tak zawodowo, tak jak wy tutaj jesteście, w górach, w Głowaniu. To jest piękne, są pokazy, że 19 listopada będziemy przez Kraków maszerować na uroczystości. No i czasami w filmach z kojnikiem występujemy, historyczne filmy kręcimy, które tam czasami się nie widają. No i taki, który bardzo wniósł, znaczy mnie dowartościował, to film Król Kazimierz Wielki. Akurat to był od nim wieczór kręcony, to miał wielką brodę. No i to był taki film, który serial. I ostatnie dni Króla Kazimierza Wielkiego, czyli Polowanie i Śmierć, zagrałem. No i mój kolega Cassino, syn Kamei, też nazywał się Cassino pierwszy, który się urodził. Cassino i tak sobie chodził za mną jak pies i na polowaniu tak zagraliśmy, jakby po drugiej stronie był co najmniej tygrys albo niedźwiedź. No zdjęcia, gdzie kamerzysta się bał. Ja mówię, niech się pan nie boi, bo pan wszystko zrobi. O was mówimy na początku. O waszej pięknej tradycji i waszym pięknym wychowaniu. Możecie chodzić o wychowanie, to jest patriotyzm, to jest taki współczesny patriotyzm. Pamiętajmy, prawda? Nie będziemy się mścić, ale pamiętajmy. I te rocznice czcimy tych, którzy odeszli, bo takie, ja tak często zaczynałem takie swoje spotkania od takiej sentencji, że każdy wiek, każde pokolenie ma swoich umarłych. Mają oni nam, Żydom, do powiedzenia tylko tyle, ile my potrafimy zrozumieć z ich śmierci. I w każdym pokoleniu, już patrzyli od powstańców, prawda, to zawsze jest. Patrzymy na tych, którzy odeszli. No i wy to kontynuujecie, to robicie. Panie dyrektorze, jestem wzruszony wystąpieniem u was w tej pięknej auli, z tą piękną młodzieżą, z tą narodną, piękną i w przyszłość idącą. A kto będzie studiował w Krakowie, to ma obowiązek mnie odszukać. A mnie łatwo jest odszukać, bo w ratuszu pracuję, czyli najbliższe 2 lata jeszcze będę pracował. W ratuszu każdego wieczoru, jak są spektakle. No, jak ktoś konno zobaczy komuś, jak pamiętam, w Bolonii konno jadę przez rynek do mera miasta, bo tam byli ludzie, a tu ktoś krzyczy, Wowa, Wowa! Więc ja się patrzę, dziewczyna z Hełma Lubelskiego. Ja mówię, ale biegnie z daleka. Ja mówię, a skąd ty w ogóle? Mówię, słuchaj, ja sobie zobaczyłem, że koń, to tylko ty mógłbyś. Wyproszę. Takie spotkanie. Pani profesor, pani lekarz, panie profesorze, panowie, pani wychowawczynie, widzę tutaj tak, że to się spotkaliśmy już. Naprawdę, naprawdę jest piękny z pani. My bardzo serdecznie dziękujemy. Czujemy się naprawdę zaszczyceni, że mogliśmy pana gościć. Jeszcze w imieniu Towarzystwa Gimnastycznego Zawodu.
podziękować. Wręczamy taki pamiątkowy medal z 100. rocznicy naszego towarzystwa gimnastycznego, który powstał w 1907 roku. Podobała, tylko w innym miejscu samo. A więc tam musztrać najbaratem, którzy przedstawiali tutaj na tej płytce zagrania. I dziękujemy bardzo jeszcze. Pochwalić wam, bo w 72 roku, czyli bardzo, bardzo dawno temu, był konkurs literacki dziennikarzy na opowieść o człowieku w pasjonacie kultury coś. No i Jan Szprób, redaktor z Warszawy, napisał, przyjechał, znaczy on mnie śledził przez kilka lat i okazało się, że napisał o mnie w takim wyszedł jak mieści niezwykłe. I, a mój tytuł to Orzech jego ról, czyli portret konno. I tutaj opisał moje przygody, bo jeszcze w międzyczasie tratwą płynąłem, budowałem tratwę, bo myślę, że jak pani reżyser klapą płynęła, to ja wybuduję tratwę. Budowałem tratwę na 20 beczkach metalowych, stworzyłem teatr i zagraliśmy w 72 roku, płynęliśmy z Kazimierza do Torunia, Kazimierze nad Wisłą do Torunia, grając spektakl o Koperniku, bo rok później było 500-lecie urodzin Kopernika. Ale pomyślałem sobie, że ja w 73 roku nic nie zrobię, bo już wszyscy będą w każdej świetlicy mieli Kopernika, ale w Wigilię zrobiliśmy wyprawę i 10 osób płynęło tą wielką tratwą, 40 metrów kwadratowych, to jest potężny domek, gotować, wszystko było wspaniale. I to jest jedna z przygód. Ale dziennikarze mi zapytali, jak to, co rzuciłeś konie? Ja mówię, Budkowa jest. Budkowa od dzieci przyjdziłem do Kłankeli. To jest taki mały i... Włodzimierz Brudecki, jeździec pamięci. Francuzi napisali o mnie, bo jeszcze mieliśmy jeszcze Wałoatlantycki, tylko żeby to leciało na naukowo. Bo jeszcze zrobiłem rajd 5 lat później szlakiem dywizji Pacetegera, Waszka, Francja, Belgia, Holandia, od Wilhelm do Wilhelmshaven, tam gdzie Polacy zdobyli port największy niemiecki. I Francuzi napisali o mnie jeździec pamięci. W swoich publikacjach, że ja właśnie jestem jak przedmiotem. I pani dyrektor, czy ja mogę szkole wręczyć tą książkę? Przepraszam, że to tak w nie, ale może ktoś do niej zajrzy i będzie chciał coś tam jeszcze zobaczyć. Pani dyrektor, bardzo proszę. Proszę. I encyklopedia już. Jeździctwa polskiego. Wszystko co. Więc polscy, olimpijczycy, mistrzowie Polski, świata, Europy i po kolei tam jest według liter, czyli na B, czyli jestem w pierwszym domie, ale Anders jest przede mną i jest w tej encyklopedii opisane właśnie moje przygody, te właśnie rejdowe różne. I to nie spodziewałem się, że przyjechał do mnie dziennikarz, który spotkał mnie w Warszawie takiej wielkiej uroczystości, a zapytał jednego z dyrektorów Stalin Koni, mówił, a kto to jest ten generał, że tak wszyscy z nim tutaj rozmawiają, że wszyscy się z nim tak serdecznie witają. A mówi, a to jest ten słynny Ławka, co konno przyjechał do mnie. To ja go szukam, że nie chcę do encyklopedii go wziąć, bo zapytał mnie, czy on nie zna. No i w ten sposób zaprzyjaźnił się bardzo z tym dziennikarzem.
No ale przy okazji zostanie to już tak doktorne. I ja teraz do tego dopiszę tylko was, nasze spotkanie. Mam kronikę, w którą będę chciał, żeby ona to pisała. Musicie pisać. A teraz może zrobimy rzeczywiście zdjęcia. To są zdjęcia z domami. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze taki moment. Ja może chciałbym wystąpić przed wami w pełni, bo jak zaśpiewaliście o Manach, tam już od razu serca, tak, na tym. Tutaj mam... Wasi koledzy Szabro robią wspaniale. Była zmiana bardzo, czyli wielka. Ostatnim polskim żołnierzem, który nigdy nie zdołał, nie jest
nie można do 40 roku, do 30 kwietnia walczył w lasach bieleckich i do 10 lat zamknął. Jego godziny wielkich chorób, komunikacja wszędzie podawali mógł uwagi. Mógł wielki pan, żeby po prostu dziś dodać jeszcze tej ten koniec podmiot zrobił na to finał i będzie przeciw zasłonił.